Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu, jest ze mną Meres. Siemano. I witamy was w kolejnym odcinku z czego, panie profesorze? Z Alchemika. No i z Rangera oczywiście. No tak, to jest to w sumie mniej ważne. No i tak, uwaga. Uwaga, bo będę teraz przemawiał. Otóż mamy... A weź ty powiedz, w ogóle ty powiesz, co to jest, bo to twój odcinek. Przepraszam. Tutaj mamy przywoływaczki i co zrobimy dzisiaj? Proszę bardzo. Dobra, głos oddaję pan, tutaj... panu profesorowi, renomowanemem. To tak, powtórzymy walkę z Plaguebringer Goliathem, bowiem poprzednio nam się nie udało. Niestety. Wyszło nie. No tak, że on zniknął z tego, co pamiętam. Zawalczymy sobie z Atlasem. Ten oto Atlas, a tutaj sobie coś szukałem, tu tego nie widzicie. Ojojojoj. Atlas, a tu sobie coś szukałem. No bo wyszło po prostu tak, że ja chcę pokazać przywoływaczkę. Tak się ją robi, tutaj w ręce nawet można. Ubijemy sobie również Ravagera, z tego co pamiętam. Ancient Medallion to był jego przywoływaczka, którą też się łatwo robi z Lizard Bricków i tam z czegoś tam lizardowego. Oraz jeszcze Martian Madness. Tak naprawdę nie musielibyśmy tego bić, bo już mamy przedmioty z Martian, tylko jest tam przedmiot na Alchemika, z tego co widziałem. Jest taki sprayer i on wypada z Sosera. No i to tyle w sumie. No i w sumie wypadałoby też tych kosmitów ubić, bo czemu nie? Kolejna sprawa to, że mam tu taką piękną dziewczynkę po lewej, mamy ją. W sumie dzielimy ją na współę, nie? Raz ja, raz Mangetsu. Spokojnie. No i generalnie chodzi o to, że no mam ten przedmiot, tak żeby tylko tutaj wspomnieć. I co jeszcze? Aha, znalazłem takie strzykawki u tej. Nieskończone zrobiliśmy. Jak ona się nazywa? No u alchemistki tej. To sobie wzięliśmy nieskończone, zrobiliśmy tutaj stymulanty. I po prostu będziemy jeszcze lepsi, także walki będą także lepsze. No i można już przejść w sumie do pierwszego bossa, którego tam zaproponujesz, nie? Wiesz co, ja bym zaproponował, że tak powiem, w pierwszej kolejności pójść na ten taki biom, bo ubiliśmy bodajże... Aha, dobra. No. Ubiliśmy, on się nazywał Astrum Deus, whatever. Jak go ubiliśmy, to mogliśmy wówczas wykopać sobie nowe bloki, tam Astral Ory, coś takiego. I to jest no taka... i mówiłeś, że to jak meteoryt wygląda. No, tutaj jest. Tuż a to już mnie. Tutaj, no to elegancko, no daleko nie trzeba iść. No, to też możemy to? Sobie, tak, możemy sobie wykopać. Co ty już masz za jakiś... Co mam? Dziki kilof ten z tych Marsjanów. No z Marsjan, no bo z bugów wylatuje. Z bugów, no ale ten, zdziwiłem się ty, że tym będziesz kopał, nie? Tak no trochę bo... upośledzony. No nie chciałem być taki jak ty, tak? A, no zawsze musi być lepszy. Co to za bałwan ci tam pisujesz? Nie, mu się otwiera, zobacz. Jakiś mutant. W sumie nazywa się mutant. No. Mutant killer. Jakiś what the fuck. Rzucił te śnieżki. Bałwan się ale jajca pali. W ogóle. No to było ciekawe. No. Otwieram. Ja myślałem, że to tak się baguje, a to tak specjalnie jednak było. W ogóle musielibyśmy zobaczyć, co się robi z tych ród tutaj. No przydałoby się, bo nawet nie wiem po co. Jest sztaba, słuchaj. Czekaj, bo. Jest zbrojka na damage. O. Jest przedmiot, który nam zwiększa maximum life o 50, tylko musimy mieć jeszcze Living Shardy z Plantery, to się cholernie długo dropi. A no 50. Ej, co jest? Zabiję mnie coś zaraz. Maksymalną manę o 100 też można zwiększyć, są kidoffy. Najgorsze od mojego niestety. No zbrojka jest na, z tego co widzę, max mana and life i jeszcze na summonera. No jeszcze jakieś rangerowe bronie, u mnie to jest 90 damage'a. Widzisz to? U mnie 118, patrz. No repeater taki. Repeater i blaster, Peter, ale... Blaster jeszcze jest obok. Ale mnie ciekawi, właśnie życie by się przydało na pewno, dlatego ja bym to i tak zrobił. Z 5 sztabek, tak? I 80 Stardusta. Stardust leci z tych mobków, takich dzikich? Oj. Wiesz co, Stardust akurat nie jest problemem, tutaj on wylatuje. No to dobra. Ale największym problemem jest te Living Shardy oraz Life Fruity, bo Living Shardy są z Plantery i trzeba bić tam N... No to chyba sobie... Ja mam taką, jak tam, ja mam taką, o, się nagadałem. Propozycję, żeby ubić sobie to, wiesz, już poza odcinkiem i sobie nazbierać na ten nie ma sensu krucik. W odcinku, no. Dobrze mówisz, dobra. Panie. Czekaj, ile my tu mamy? Stardusta 129, to normalnie. Jeszcze powypada, się tepnę. Wiesz co, wracamy już, chodźmy na bossów. Dobra, tutaj tam... sobie troszeczkę pokopaliśmy, my to wykopiemy do końca. Zrobimy sobie ten... Miracle Fruit? Czy co to było? No. Ten cud. Tak, żeby zwiększyć życie. No i tyle.
To pierwszy bosik jakiś, ten na dżungli czy co? Wiesz co, może go sobie jako ostatniego ubijemy, bo on jest chyba najtrudniejszy. Boi się, dobra. No, to... Boję się troszkę, no ja tu nie będę ukrywał. Wiesz co, uleczę się tylko, jest pielęgniara gdzieś? Czy została zamordowana? Ależ chyba ją coś ugryzło. Ugryzło ją. Dobra, wiesz co? Bardzo możliwe. No to trudno, to ja mam tutaj item z golema. Aha, jeszcze można pokazać, że tutaj domek wybudowałem jeden. Taki, żeby to nie było tak odstające, głupie. No, cztery domki. A, to się przechadzałem po tym, dobra. Taki hotel. Dobra. Hotel pod gruszą. Hotel pod gruszą, pod duszą, coś Mateuszą. Do życia, dobra. Chodź tu, Mateusz, ja przywołuję... Tylko ja nie mam też życia i teraz... No to masz. I oddasz najwyżej. W naturze. To chwila. Muszę się naładować. Ładuj. Nie no, to jest żenujące, żeby tej nie było, nie? Masz 750 życia? Aha, bo już się no bo tutaj są... Znaczy no, spotkowałem się i tutaj jeszcze są te stacyjki takie. Proszę mi oddać. Dobra, mój przedmiot. Będzie, masz, to jest mój masz. Przedmiot. Dobra. 800. No to co? I... Jesteś gotowy na Atlasa? No tak, dawaj. Boom. Aż się tło zmieniło i... A gdzie on jest? Na górze. Na górze. Siedzi. Wow. Siedzi głową. Zawsze się go biło w rękę? Czy? Nie, w dupę. Znaczy w... No. W korpus, o. Aha. A nie widzę tego. Nie mam paska HP, wiesz? Ja mam. Ale Ryfek miał jakieś bugi z nim, z tego co pamiętam. No nie mam tego paska, także dziwnie. Ryfek to miał takiego buga, że mu się ich milion robiło na mapie. Aha, no to nie fajnie. No, to pamiętam już. A schodzi mu dość szybko, bo ja nie wiem. Ta, ma już takie... No, prawie połowę ma. A, no to takie dobra. 60%. Teraz ma połowę. U tornada go bije, gdzie go? Na dół? Chodzi mu tu po 200, po 100, po 300. No, idzie spoko. Kościół nie wie, co się dzieje. Ja tutaj mogę go jeszcze obciukać tymi szerszeniami, robakami czy... No, niech go gryzą. Niech go gryzą. Właśnie nie wiem od czego to zależy, że nie pokazuje czasem tego paska. Ja tak miałem też przy tym lodowym jakimś bossie. A to też jest boss ze Spirit Moda, wiesz? Oho, Spirit Mod jest podejrzany tutaj u mnie. Wow, jak się zakręcił. Ty, bo mnie gryzie. Też mnie gryzie. 300 HP, no, nie no. Nawet dajemy radę, powiem ci. Ile on ma? 10 tysięcy ma. Naprawdę mało szloła. Ja walę ten, lecą moje balecy w tego, te dziwne o rzeczy. Kurde, ginę. Ale daliśmy radę. A, no szło w niego. No, czekaj, i tu jest też bak, tutaj, tu. Masz? Ty, ja nie mam. Nie masz? Nie mam. No dobra, mniejsza. No to widzisz, to tak wyglądało, jakby mi go nie liczyło. No dobra, trudno. Wiesz co, jedyne co tutaj jest, no to przedmiot ekspertowy, który... sprawia, że poniżej 50% zdrowia szybkość poruszania jest obniżona o 1/3, ale obrona jest zwiększona o 20% i redukuje jeszcze otrzymywane obrażenia o 12%. No całkiem spoko wydaje mi się. Wiesz ten movement speed. Nie no. Już jest pielęgniarka, nie? No. Jeszcze coś takiego wypadło, to sobie możesz zobaczyć i coś takiego namaga. O, jeszcze maska, jakbyś chciał. Jakbyś chciał mieć inny morda. Inna morda, dobra, a to? No to nic takiego ciekawego. Znaczy wiesz co, ten... redukcja od... ten żółw mi się przypomniał. Redukcja otrzymywanych obrażeń wydaje się spoko. Okej. Dać tego żółwia. Już, dobra. Nie. No, to może następnego bossa Ravagera, jesteś gotowy? Pewnie. On może być ciężki. Wow, rakietami coś... rzuca, pamiętam, tam coś było. A znowu nie mam paska życia, jak mi nie da strefy. A to nie mam, to ja też nie mam, to akurat tym bosie tak jest, bo jego trzeba dopiero wybić tam. Ja już wystrachany. Te rakiety biją dużo. Cieszyłem się, że hej. No. Że hej. To czekaj, to go trzeba ubić. Ej, on mnie palcem namierza, lata za mną. No, paluchem. Rakietami. Takimi. No patrz, palucha. Wepsał się, zobacz, palucha mi wepsał. W głowę, nie? Trzeba mu zniszczyć rękę jeszcze jedną. Bije ją, bije. Mało zdrowia mam. O, ma pasek, 60 tysięcy. Dobra, ja idę do pielęgni... Tutaj. Najgorsze lasery od zawsze na zawsze, o kurde. O, nie, czekaj! Tak on się.
Na 30 HP dałem radę. Chociaż mam jeszcze ten przedmiot do skrzeszania. Dobra, on schodzi, tylko tam strzela wariat tymi rakietami, nie? I z niego wypada dużo takich potrzebnych materiałów do craftingu, coś takiego. Na przykład są te chaos coś tam, chaos... No? Kory chyba. No, ogólnie warto go pobić, bo przyda się. Nawet po parę razy. Nie mówię, że koniecznie na nagraniu, ale... No, później to pewnie, jak tam coś będzie fajnego. No patrz, no gryzie mnie tą ręką. Dobra, ja go też ugryzę. O, patrz, ile wypadło. Ja go też ugryzę. No jest tutaj tyle. Dużo fajnych grudek, jeszcze u góry. Bar of Life. Tutaj, no. To się przyda na maksa. Na maksa. W ogóle patrz, ile tu jest broni na ciebie. Weź sobie ten core. Coś tam jest. Podwaja ci maksymalne HP. Jest taki przedmiot, zobacz. Tylko tam kosztem, że możesz dostać kryta chyba częściej, tak? Dobrze to nie przeczytałem do końca. Znaczy... Cryptic Bary, co to jest? No chyba o to chodzi. 20%... 25% czasu? No to one i tak mi już nie są potrzebne. Chyba, że co jeszcze można zrobić? Możemy z nich zrobić jakiś łuk. To pobijmy jeszcze raz. A Bar of Life to co to robi? To jest chyba nawet do bossów potrzebne i do zbrojek i do dużej ilości przedmiotów z tego co pamiętam. No plantera. Ty dostałem połka. No to ja się. Jakaś plantera jest do przywołania? Jakaś plantera. Jakaś natka chyba. I nie wiem. I co tu jeszcze jest? No tu są jakieś takie rzeczy dzikie z tego Bar of Life. No to możemy jeszcze raz go ubić, nie? Dobra. Teraz i później resztę sobie zostawimy. Właśnie najgorsze są... Na początku jest najgorzej z tymi łapami, rakietami, tak. Jakimiś... Lata wszystkim. Lata wszystko jak łopata. Bije po 300 czasami. Właśnie to są najlepsze, te terraria jest w tym najlepsze, nie? Nic nie bije, nagle ta 300 wjedzie. Hashtag Koglord. Ten to najlepszy. Tak. Się okiem kręcę. No, nawet nie zobaczysz, a już się walnie za 300. No dobra. Ale nawet nam to tak idzie, to nie ma problemu. Jak obie teraz będę walił z tego sprayera, to dużo bije. Patrz, jak złazi pasek. Sprayer? No. Puk, puk. Ty nie trafiasz czasami, a masz namierzające. No namierza mi przecież, jak nie, to dziwne jest. Czekaj. Co jest? Mógł sobie byle gdzie strzelać, no czekaj. Wyginę. Ja już idę. Teraz masz iść. A dobra, nie będę. A, będzie mężczyzna prawdziwy. O proszę kurde, bardzo. No i zużyło mi. Wisi coś. To wszystko odłożymy do skrzynki, nie? A tak mniej więcej sobie flash totem. Bar of Life jeszcze jest do Shadow Spec barów, do butów lepszych. Te buty tak w sumie możemy zrobić, ale... No bo jeszcze tych nie mamy, Angel Treadsów. Łuk tu jest jeszcze na ciebie. Fajne przedmioty jakieś są. Jajko smoka jest w ogóle. Gdzie? Ja jestem smoka? No z tego Bar of Life, jakieś takie dzikie. A, coś. To jest, to przywołuje Harona chyba. Harona? No. Dobra. Więc to trzeba uważać. To idę odłożyć te wszystkie materiały. Możemy bić, co tam ci zostało? Jeszcze jeden, Playbringera i jeszcze mamy inwazję. Inwazję, no inwazję na koniec? No tak, i w sumie to będzie na koniec. No to dobra, to teraz trzeba się przygotować, bo ta... Nie wiem, osa czy co to jest? Osa. Osa. A tu miejsca już nie ma, kurde, w tym magazynie. Dlatego ja wywalam przedmioty na inne klasy, tu na przykład na maga no, coś jest. No, dobra. Sam syf jakiś. W sumie nie ma sensu, po co to trzymamy, skoro no tak użyj. Nie możemy tego używać, a trzymamy. Powali wszystko, Janusze. Znaczy, można sprzedać niby, ale kasy i tak mamy dużo, a teraz będzie wylatować dużo z bossów. Dobra, tam będę sprzedawał, jestem bogaty. O nie, pochodnie. Niszczę wszystko. Wiesz co, teraz słuchaj, proszę ja ciebie, ja chciałem sobie kupić jeszcze flaszki, ale ty możesz już iść na dżunglę, to ja się tepnę i szybciej pójdę. Na dżunglę, dobra. Tak. Proszę ja ciebie. A właśnie, jeszcze jest taka sprawa, to z budownictwa przyszło, że ogłoszenie jest takie, że kiedyś tam na live'ie sobie miałem zacząć robić te tory przez cały świat, no i coś nie wyszło. Troszeczkę się tam, jak to, rozleniwili u mnie pracownicy, ale pogonię ich i tam może zrobią jeszcze, nie? Chodzi o te tory, które są tutaj, co to jest za gówno? Mamy tam takie tory na górze, to pokażesz, nie? To u Mangetsui. Masakra. Tory ale... takie, kurczę, taki mały odcinek po prostu i jest nieskończony, także... Więc liczcie na to, że będzie u Mereza odcinek zbudowania torów. No to nie wiem.
Takie rzeczy to ja z budowania to nie jestem dobry. Tory poziomu kłaść to też jest sztuka. Sztuka. Można się pomylić i położyć pionowo na przykład. A tak w ogóle to coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale już zapomniałem. No co tyś mi się tepasz tu? Mogę. Nie wiem, o co chodzi, jakieś lagi mam. A wiem, że my nie, przynajmniej ja nie mam tego lepszego, nie pociągu, tylko wagonu tego... Mechanicznego? Ja nie mam. Sobie dawno zrobiłem, a ci mówiłem zrób, no, nie słuchał. No zapomniałem, no. Zdarza się i tak. Powiem ci, że te stymulanty są nawet dobre. No, dają. Stymulują. Stymulują tak. Wszelkim... Dobra, mam tutaj... Plaguebringer Goliatha i ten boss jest zarąbiście trudny, pamiętasz? Mamy tu życie, mamy. Więc proszę pana, oddaj mi szansę. A mogę jak coś do pielęgniarki lecieć? Tak, ale... Czy ona możesz, zniknie? Znaczy, i tak i nie. Czekaj chwilę. Lepiej przy bossie stać, jak... No jak to wiem, tylko że jak nie będzie tak. Trzeba... Ej, co jest? Jakie te skrzydła mają właściwość? Co? Patrz, czemu ja tak szybko latam? Co ty jesteś? Ty mi się czempionowo. Ty mi się aż tepasz, ty latasz tak wiesz. Słuchaj, że... masz te skrzydła co ja? Jakbyś był zlagowany, no które? No te... Te z Betsy. No mam. To patrz, ja pod... I strzałkę w dół trzymaj i w bok. Masz? Ty, można tak lecieć ten. Tak, taki poziomo, nawet nie wiedziałem. Też tak masz, że poziomo? No. Ej, czy to nie będzie dobre? Super to jest, ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego ja jest. Ja też, radii. Bo Betsy chyba nie miało tego. Nie wiem. Ciężko dziwne. Mi powiedzieć. Tak, a daj mi szansę. Wyjdę na głupiego, ale no nie pamiętam. To poradnik nagrasz będzie. Dobra. Przywoływać? No nie pamiętam, żeby to miało poziomy ten tryb. Dobra, no to lecisz, to damy radę. Lecimy Plaguebringera. O, jest i on. Zaczyna się cholera. To, ale to leci szybko, fajnie. Leci jak na dzieci. Popróbuję właśnie w tym poziomu polatać, żeby w niego nie wleć. Jak coś to tepka do pielęgniary szybko. Ta, tylko trzeba... Jak się na ciebie fokusuje... O kurde, dostałem. Coś się walnęło. Ostro. No. Jak raz walnie, to już za 200. Tak, ale da się go na szczęście unikać, tylko tam do siebie bardziej idzie. Nie wylatuj z dżungli. Taka też rada. Tam pilnuj się z wysokością. Wiem sobie tutaj hamburgerka. Ja cały czas widzisz tak po środku. Ja właśnie hamburgera za bardzo nie ten. Jak mi przywalił w ogóle. Wiesz, to jest boss, który się u mnie... Weź się tepnij się. Wiesz? Na pewno? Tak. Dobra. Czekaj. Jezus, ja muszę sobie to. No już zniknął, bo też dwa razy się wstepał, nie wiem czemu. No czemu? To nieźle. No bo mam podkę ten, zostawiam na tym samym klawiszu i to jest głupota. Zrobię ją sobie inaczej. No nie wiem, co on tak znika jak... Bo... Ale też nie, czekaj, uleczę się. A to też jest głupie, no ale no co, cóż mogę. To może ja po prostu postaram się być do końca, zamiast nawet lecieć. Wiesz co, ja sobie hamburgery... Zostań tutaj, ja sobie hamburgery kupię, bo ja nie mam tego. Już mam hamburgery. Hamburgery, bo widzę, że ty tym koksisz, a ja tutaj jestem taki widok. Kto miał? Kucharz? Jeden czy drugi? Coś tu robi, bo. Dawaj. A te żaby dzikie. Żaby, glonojady. A jakieś torty, ciasta też masz? To jest dobre? Ale to tyle samo daje. Dobra. To tam co wolisz, co pan lubi jeść, to wtedy je i jest tyle samo. Spokojnie. Zależy tu, co kto lubi właśnie zajadać. Co kto lubi, jak się chlubi. Dobra, chodź tu. Panie dobra, profesorze, ja przywołuję, no. Okej? Okay? To bądź przygotowany od razu na unik. On będzie atakował od razu. A, ominąłem. Po prostu do góry musisz lecieć w miarę. Problem jest taki, że jakby ci to powiedzieć. Zacina ci go. No tak, on tak mi się... Ta, domyśliłem się. Nie widzę, żeby on leciał. On do góry gdzieś leci, nie wiadomo gdzie. O kurde, wywalił mi bombę. Wow. To jest dziki, nie? Niech go gryzą, to będzie dobre. Wleciałem w niego, brawo. Opłaca się na stateczku? Chyba nie. Nie.
Jeszcze te skrzydła masz przyspieszające. Sorry za psa, bo słyszę tam już w tle coś jest, tam miał. No tak jak mówiłem, to jest dobry content. Content familijny. Nawet pies dosłownie się uśmieje przy moich filmach. Tak, nawet pies może pooglądać Alchemika. Ta siądzie na dupie. I czy ja mogę się tepnąć raz, czy nie? Nie. Nie, lepiej nie, co nie? Lepiej nie. Na dobra, mnie się pokusuje, ale... może. Ma już połowę, to już jest sukces, tylko on będzie rage'ował chyba. Tak, patrz już ten. A ten pies w tle mnie denerwuje. Rakietami. Rakietami wszystkim, bo rakietami, czemu nie? Szczekam. Szczeka jak rzeka. Do potki, dobra. Brawo, no pies! Pyk, pyk, pyk. Ho, 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 ho. A u mnie tak nie słychać też. Tyle dobre. A mnie nie wiem, jak tam tobie wyłapuje. Wyłapuje jak dwa. Ale wyłapuje pewnie mocno, bo to Samsung. To... ten mikrofon to wszystko wyłapie. Nawet jakby się... no nie chciałem się tepać, ale nie wiem, czy to dobrze pomysł. Bo... wiesz, odradzanie się jest to długie i to nieźle. Zobaczymy, może się jeszcze... a... no, może się uda. 5 sekund do potka, jeszcze mam skrzeszenie. Dobra. No to chyba się uda, patrzcie jak ogarnia tutaj mistrz gierki. Ta kurde, już dwa razy z bomby od... Taj zniknął! No jak? Temu. Uwielbiam tego bossa. Nie. Nie wiadomo, w sumie może do nie, tego... nie, nie jest dzień, jest noc. O co chodzi? Nie, weź przestań, ja już mam do... o wiesz co, chodzi? Mam teorię, że tutaj ta czekaj, czekaj. Pies też ma jakąś teorię. Czekaj, bo pies czeka, daj mi chwilę. Idź tu do mnie. Niektórzy mają teorię jakichś, nie wiem, równoległych wszechświatów i tak dalej. No, wszechświatów mają teorię, tak? No, a ja mam teorię, że po prostu tutaj, gdzie jest ta górna platforma, to się dżungla kończy i on znika wtedy. Aha, i wyszedłeś, no. A szkoda, bo już byś go ubił sam nawet, nie? A czekoladka tu jest, dobra. To może spróbujmy... spróbujmy no ostatni raz. Dobra, to czekaj. Potka. Z taką wiedzą już tutaj wszystko zwyciężymy. Nawet możemy się chyba tepać. Przy takich kryzysowych... chyba ale tak, tylko po prostu... tylko po prostu może rzeczywiście to jest to, że jak wychodzimy tutaj za tą, nie? Bądźmy na tej dolnej. I tu na środku. Ale tutaj właśnie może max nie wchodźmy już na tę platformę, na tę górną. A może najlepiej do połowy, tak tutaj no, max. No stójmy tu po prostu, starajmy się. On niech się tak omija między tymi dwiema, nie? Tutaj. To czekaj, to może usuńmy od razu. Ile? Dużo jest tego? Patrz. Gdzie? Może to usunąć tutaj te. Ale to dużo. Jak tam szkrobie. Szkrobie. Okay. Nie wiem czemu mi drzewo wycina, które jest jakiś kawałek tam, patrz. No bo to namierza dziko. No bo ten teren by się przydał tak naprawdę, skoro mamy... tak, tak. Chociaż nie, zostaw. Albo się zepsuje. Znaczy, bo może nam dżunglę zmieni, w sensie zakres, bo... i będzie, tak, no. Jak to jest, tu no, jest trawa dżunglowa, to może... no nie wiem. Zostawmy. Dobra, już może lepiej nic nie ruszaj. Tak, tak, nie ruszajmy już tego. Też głupota. I tutaj, lataj między... tutaj, gdzie masz środek tego życia, to sobie tak o tutaj lataj. Dobra, lecimy, jeszcze zdążymy tego całego... jakby dawaj, dawaj, no zobaczymy, może się uda. No, dobra. No, przeleciała przeze mnie, nie trafiła, to też jest... a mnie trafiła. To może dlatego. Może tak naprawdę u ciebie było. Jakby można było... no, oberwałem już dwa razy. Może pójdź. Wiesz co, jeszcze jestem git. Oho, to nieźle. Jestem jak gitku. Ja dostałem mocno, nie? Ojej, ty, ja tepnij idę. Tepnij się. Gdzie jest ta pielęgniara, wracaj. Szybko, nie ścinaj mi. Radzę sobie jak... nie, się... no patrz, znowu to robię, nie? Znowu to robię. Merez znowu to robi. Nie, ja mam taki ten. Muszę się ogarnąć, żeby tego nie klikać. No jak ty mnie tak bijesz? Odsuń się ode mnie, no patrz co nam robi. Ty, ja przychodzę i od razu mnie zabija, nie? Tepaj się, no. Tepaj się. Na ciebie się fokusuję, to się boję, że... no ja też się boję, że ona pójdzie. Ta, ucieka, no leci. To... gdzie lecisz? O, wraca. Wróć, proszę cię, nie uciekaj. Wróć, Lesi. Jest! Ty jest na mnie, no to może ty się lepiej tepnij. Nie, teraz nie, masz pełne. Nie muszę. Ale jak coś... nie, chodzi o to, żebyś się tepnął chwilę przed moją śmiercią, żebyś był pełny, nie? Zdrowie miał pełne? Pełny. Był pełny. Pełny dumy pełne i zadumy. Zdrowie i wiesz, dobijesz go sam, jak zginę. Patrz, jak ona mnie wali tu. To wiesz co... na koło jest sfokusowana. Um.
A nie, na ciebie. No właśnie tak mi, też mi się wydaje, no to... Teraz nam, nie. Nie? Na mnie? Chyba nie. Aha. Trudno powiedzieć, tak na zmianę. Idę. No ja nie mam, ja mam 80. Dawaj. No też, no ale mi ścina tutaj. Leć od razu, leć. Jak wolno moja postać idzie, masakra. No właśnie tak wolno idzie, wiesz, dlatego tak długo tam byłem. A czemu? To butów nie mamy... Właśnie, nie, to jakby ścina ten od tego bossa. Ojejku! Jak no, się tepła, co jest? No właśnie mówię, no nagle na głowie, nie? Jak ty, ja mam mało. Przeżyć? To ty się tepnij szybko. Szybko! Jest, 137! Nie! To super. Meres! Właśnie mam ten potek, żeby się tepnąć ze śmierci. Się nie mam, nie mam go. No to nieźle. Ej, czemu my nie mamy tych potków? Przydałyby się. Też nie wiem, masakra. Już było blisko. Już mamy na niego taktykę. Najbliżej to było z twoim, tylko szkoda, że ona uciekła. Byłby no, nie spokój z tym robalem. Tak cię pocieszę, że jeszcze ubijemy sobie jeden spokojnie. Inwazję mamy jeszcze tam, nie wiem, z 5 minut odcinka. No to dawaj tą inwazję, a go ubijemy na starcie, bo już mam go dosyć. Tak, ale już na 100% go damy radę ubić, bo już go rozgryźliśmy, tylko timing jeszcze z tym tepaniem się, nie? No. I czemu tak wolno? Przecież my mamy aha! Ja mam, słuchaj, miałem Shiny Stone'a zamiast Frostpunk Bootsów, dlatego ja się tak wolno poruszałem. No to ta, głupota. Dobra, to tutaj dawaj inwazję, możesz już w sumie już rzucić. Daję. Jak będzie działać, pobijemy na koniec i się uspokoimy trochę. Tak, i na sosery polujemy. Szkoda, że troszkę nam poginą NPC-ty. Niestety trzeba poświęceń. Czekaj, w sumie łatwiej to można tak zrobić, bo one namierzają wszystko, co się rusza. Tak, i będą gryzły wszędzie. A co to jest za manisak, co to? Co, pieniądze dają? Jakaś sakiewka leżała sobie. Słuchaj, nie ma sosera ani jednego do tej pory. A ich się no dużo właśnie robiło. Co, w połowie przyjdą? Nie, no od początku też mogą przychodzić, jest jakaś szansa no na to. W sumie zawsze mogą, no tak, ale nie zanosi się. Tak. Słabo troszkę. Bo głównie na nie jesteśmy tutaj. No tak, jakieś nie będzie to... No to słaba ta inwazja, no troszeczkę słabiutko. O, jest, dobra. Przyszedł dziaduś. Dawaj, dziada. Co się namierzasz? Co się namierzasz? Meres. Zaraz dostaniesz. Tylko tutaj on jest przerąbany, to go ciśnij go. Tak, bo jak z laserka walnie. Czekaj, bo mi te balety uciekają w inne te moce. No w sumie. Dobra, ja go dam radę ubić. Ja go biję, tylko... Jest? No mamy nie, twoje trójkąt wypadł. Trójkąt? Co to trójkąt na healera. Na o. Healera? Na barda. Bez stuka. No nie, używałem tego. No fajne tak. A w ogóle patrz. A ten co? Co? O, jest soser. Pianie. To patrz. Znaczy nie, po prostu w tle też są sosery. Aha. A no, myślę... tam jest ich dużo, jakby można było zestrzelić. Tak. Szykuj armaty, Meres. O Jezu. Armata na Ranger. Wow, ugryzł mnie. Ugryzł! Nie wierzę! Ej, warp pad! To pozwala się do śmierci tepać. A, dostałem to. Ja go nie miałem. Narsil! O nie. Tylko nie to. Ale warp pad to mi się przyda też, no. No to tym bardziej nie będziemy mieli już problemów. Będziemy mogli się tepnąć do tej dzikiej, no, Bringera, czy jak on tam ma. Dziki Bringer. No gryź to jest osa go! Osa, co to jest? To jest jakaś gruba osa, nie? Jakaś szerszeń, nie wiem. Jakaś szerszeń chyba. Jakiś taki szerszeń. I co? Co? O, jest! A nie! Jest! Nie! Jest, nie! Coś innego wypadło, jakiś pistolet na ciebie. Pistolet? Tak, i Electro Spear Launcher też, ale ten pistolet to jest z modów jakiś. Dobra, odrodziłem się. Warpad super. A gdzie jest? A, bo pielęgniarki już raczej nie będzie, to jest możliwe. Co wypadło? Daj mi tą broń. Jak spadło, dziwne. Co ty tam się tłuczesz? No ja już idę. Panie Mateuszu. Jak go poszły gryźć?
No gryzą mnie strasznie. Support beacon. Co to jest? Aha, jakiś pecik. Co my tu mamy? O, hook jest. Jest hook, a no właśnie, to... O, jest kolejny. To może wypadnie tym razem. Fajnie by było, jak nie, to poza nagraniem sobie zdobędę. A co ty tam chciałeś jeszcze raz? Sprayer. No, na alchemika. No to brzmi ciekawie, tak do zdobycia. Dawaj. Te muchy moje. Ej, coś? Jest? Nie. Stabilizuj jakiś. Jest, przy was. O. Na koniec, na dobitkę. Dobra, sporo ich jest. Jak ty mu bijesz dużo. No jak mu wejdzie. Tu jest. No nie. Nie. Bo nie to warto się tego ukrywać wtedy, a ty tak. Tak. Na debila. Ja lecę normalnie. To i na górze strzela, nie patrzy na nic. No znowu nie. Trójkąt. Trójkąt warszawski. Ło, prawie mi coś zabiło, nie? Aha. Słaby ten trójkąt. Mówiłem, że prawie mnie coś zabiło? No. Nie, bo oczywiście, że cię coś zabiło. Oczywiście, że mnie coś zabiło. Debuffik. Ej, drugi warpad. Ty już masz, to czy mamy nie masz? Do śmierci, tak, mamy. Też to mam. Trzeci warpad. I ten, no to będziesz musiał sobie tego alchemika, no bo co zrobisz? No niestety. No, to jaką będę... to ma szansę? Z tylu aż nie wypadło, cały czas to samo? Nie wiem. O, ja no tutaj widzę woreczek. No spokojnie. Tam się nie przejmuj. To jest dwóch worków mi wypadły ten Electrosfield Launcher, to nie jest. Słuchaj, chodź tu, rozliczymy się. Czekaj. Z YouTube'a. Ale jak? O co mam ci rozliczać? No bo ja mam jakieś przedmioty na ciebie. A ja miałem na siebie, to schowałem. Chodź tu. Narsil to zniszczę w sumie, po co mi? To jest pierwsze? Nie, to nie. Czekaj. O, Winkman. O, to. Ej, 240 to ma. No właśnie, brzmi interesująco. Takim będę Marsjanem, nie? Będę takim Martinem. Dobra, schowam sobie, na razie tutaj zostawię. Zainteresował mnie. Tu można kupować przywoływaczki hardmodowych bossów, nawet Lewiatana. Tu można, no tak, kupić, tak. Jakbyśmy chcieli, a to fajnie. Wszystko, czego zapragnie, sobie sprzedam. To można sobie dropić... O lol, patrz jaki fajny stateczek. Gdzie? Tu masz. Ej, fajne! Skąd masz? Wypadł mi. O nie, toki fajny. Toki. Fajny ten stateczek, no toki, patrzcie. Fajny. To jest super, nie? Zobaczcie, dobra, no to co, aż kończymy? Sam bym chciał, dobra, no to tak, okej, kończymy. No to mamy nadzieję, że odcinek wam się podobał. Piszcie Merezowi, żeby częściej chciał nagrywać odcinki. Gwarantuję wam, że wtedy częściej się będą pojawiać. Przede wszystkim dawajcie dużo łapek w górę i dużo wyświetleń, to Merezowi na pewno się będzie chciało. No jak by było mnie więcej, a nie poniżej 1000, to bym pewnie nagrywał. Jak marudzi jeszcze ryjem. Nie, no dobra. No. Tak sobie żartuję oczywiście. Ale to też jest jakaś tam motywacja. Jak Merez widzi, że ma na infach, nie wiem, 5 razy więcej, to... No to nie, no, chce, no, mi się alchemika ruszać, nie? I tak to wygląda. I ruszam wtedy co innego. No taka prawda. Dobra. To tyle. To mamy nadzieję, że odcinek wam się podobał. W następnym Plaguebringer Goliath i być może uda nam się nawet parę pilarów ubić. Zobaczymy, jak sobie to rozdzielimy. Już naprawdę niewiele do końca zostało. Więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do zobaczenia, no i cześć!